Cześć, witam Was bardzo serdecznie z tej strony Aga, mam nadzieję, że u Was wszystko w porządku i dzisiaj zapraszam na ulubieńców czerwca. Nie było takiego filmu, nie wiem, pewnie z pół roku od ulubieńców ostatniego roku i pomyślałam, że pokażę Wam tutaj kilka perełek, które mi służyły w ostatnich tygodniach, które okazały się być połączeniem wiosny, lata, jesieni i zimy pogodowo. Mam tutaj też obok, oprócz kosmetyków, kilka fajnych akcesorii i ubrań, które bardzo często nosiłam ostatnio i nie przedłużam, zaczynamy. Na pierwszy ogień chcę Wam może od odświeżenia ciała, tak jak mówię, było bardzo różnie i coś, co służy mi od kilku też dobrych miesięcy, to żel do mycia ciała marki Wild. Nasz absolutny ulubieniec zapachowy to Sea Salt Cotton, Sea Salt i Fresh Cotton. Uwielbiam i później jak ciało po nim przepięknie pachnie, bardzo delikatne, niewysuszające do skóry. I co w nich jest fajne, że kupujecie je, do nich takie wymienne wkłady. Ja akurat wymieniłam teraz na nowy, będzie też w projekcie Denko, mówiłam o tym wcześniej. Ten, który tutaj mam, to jest nowa wersja z miodem, limitowana, ale w każdym razie ja wiem, że moim ulubionym jest ten, o którym wspomniałam Wam wcześniej. Przepięknie pachnie, cała rodzina go uwielbia. I co jest jeszcze fajne, że w środku ten wkład, który tutaj widzieliście, jest kompletnie biodegradowalny, dlatego mówię Wam o tym. I jeszcze przy okazji chcę Wam pokazać też same dezodoranty, które też już używam od długiego czasu. Jest mnóstwo zapachów, mnóstwo różnych wersji. Chcę Wam też pokazać, że raz na jakiś czas pojawiają się limitowane wersje, jeżeli na przykład macie ochotę, taka zwykła case Wam się nudzi, to możecie wybrać coś na przykład tak pięknego jak ta limitowana wersja z Emo Bridgewater. Mieli taką teraz piękną ostatnią z serduszkami. No każdy znajdzie coś dla siebie. I jeszcze coś fajnego, co też ostatnio przydało nam się bardzo na wyjeździe, zarówno moim i chłopcom. James był niedawno na swoim wycieczce szkolnej, takie pięciodniowe, i kupiłam mu taki mini też dezodorant o zapachu Thunderstorm. Nie wiedziałam wcześniej, jak on pachnie. Okazuje się, że to jest taki męski zapach, który bardzo mi przypomina perfumy Abercrombie & Fitch, nie wiem czy kojarzycie, ale to jest właśnie to i możecie dostać je czasami w budzie na promocji, w tym miniaturki 3 za 2, a ja chcę Wam też powiedzieć, że mam kod zniżkowy do nich, tak, ale on działa tylko na stronie producenta. Spokojnie, to jest 20% zniżki dla wszystkich klientów, nawet tych powracających, z tym, że ja chcę Wam powiedzieć, tutaj dodać, że ja prowizję dostanę tylko i wyłącznie, jeżeli nowy klient się zapisze. Także jeżeli jesteście wracającymi klientami, bardzo cieszę się, że korzystacie z mojej zniżki, ale ja z tego nie dostaję żadnej prowizji. Chciałabym też, żebyście wiedzieli o tym i nie mówię Wam o tym, żeby zarobić, tylko naprawdę uwielbiam te produkty i tak jak mówię, wracam do nich już wielokrotnie. Następna, jedna z moich ulubionych, podobnie kategorii, to kremy z filtrem. A może nie, zacznę od serum z witaminą C, bo też nagrałam Wam wcześniej aplikację tych kosmetyków. Coś, co prawie już mi się wykończyło, to w sumie powinno być też film z projektem Denko, bo żel, o którym Wam mówiłam wcześniej, też nam się skończył. I jest to Lighten Serum Centella in Vitamin C z Beauty of Johnson. Ja miałam od nich wcześniej bardzo znany, kultowy krem z filtrem, który bardzo lubiłam, był super lekki. A to jest coś, co chciałam spróbować, bo przez ostatnie też chyba 2 lata używałam innego serum z witaminą C. Jest bardzo lekki, zupełnie nie podrażnia, bardzo szybko się wchłania, fajnie się sprawdza pod makijaż, ale nie jestem Wam w stanie na 100% powiedzieć, czy rzeczywiście ma takie działanie super przeciwstarzeniowe, no bo musiałabym czekać kilka lat na rezultaty, korzystając tylko z tego kosmetyku. Co zauważyłam, że mi się po prostu sprawdzał, skóra po nim była ładnie rozświetlona i dlatego Wam o nim mówię. Jeżeli szukacie leciutkiego, może na początek dla młodszych cer, super, nie pachnie, bardzo szybko się, tak jak mówiłam, wchłania, ma wygodne opakowanie z aplikatorem, które sprawia, że nie dostaje, nic się do środka nie dostaje, co też jest dobre w przypadku witaminy C. No super. Po aplikacji serum przyszła kolejna krem z filtrem. I nie wiem, czy też miałam okazję Wam o nim powiedzieć. W sumie trzymałam go do projektu Denko, ale też na wizji przed chwilą otworzyłam, bo to jest jeden z najlepszych kremów z filtrem, jaki kiedykolwiek stosowałam w swoim życiu. I nie mówię tego tutaj łatwo. Jest to Madagaskar Centella Hyalusica Water Fit Sun Serum SPF 50 PA 4+. Jest boski. Jak leciutki jest ten krem, nie da się opisać, jak on przepięknie się wchłania. Możecie nałożyć ogromne ilości tego kosmetyku i jest fenomenalny.
nie kosztuje też dużo. Skończył mi się i tak jak mówię, trzymałam go, chociaż wiedziałam, że tutaj jeszcze w środku coś jest, możliwe, że jeszcze na jutro mi wystarczy troszeczkę, ale kiedy odstawiłam go do już mojego pudełka Denko, w międzyczasie sięgnęłam po dwa moje ulubieńce, też już sprzed lat, i ten już też w międzyczasie prawie wykończyłam. Chcę Wam pokazać kilka różnych opcji, różnie dostępnych, z różnych krajów, abyście mogli zdecydować, który będzie Wam służył, ale generalnie większość, wszystkie są świetne. Ten tutaj Eevee Technology, mówiłam o nim chyba rok temu, dwa lata temu, nie pamiętam w sumie. Blue Light DNA SPF Protection 50, nawilżający do wszystkich typów skóry, zapobiegający powstawaniu ciemnych przebarwień, przeciwstarzeniowy, długotrwały, UVA 5 gwiazdek, PA 4 gwiazdki. Świetny. Z tym, że dość szybko się kończy. Tak jak mówię, zaczęłam go używać kilka tygodni temu i już czuję, że prawie połowa opakowania zeszła. Też aplikacja jego nie pokazywałam w dzisiejszym odcinku i też, wybaczcie, nie chcę marnować, ale jeżeli wpiszecie tę nazwę Eevee Technology Niesia, to w przeszłości będziecie mogli wrócić do filmu, kiedy Wam pokazywałam, że to jest pianka, którą się tutaj na dłoń wydobywa i można go aplikować też na twarz partiami. Też się bardzo dobrze wchłania, z tym, że nie polecałabym go przy aplikacji przy wietrznych pogodach, bo mieliśmy też wersję dla dzieci, która jest fenomenalna do ciała, bo niestety ta pianka może po prostu z Waszej dłoni odfrunąć, bo jest leciutka jak pianka, ale generalnie jest fenomenalny. Kolejny, ten, nie wiem gdzie jest jego, Made in Sweden, zobaczcie, szwedzka, ale myślałam, że to jest brytyjska marka, może się mylę. A jeszcze mam coś z Hiszpanii i też w Hiszpanii mają dużo słońca i wierzę, że produkty, które są tam przeznaczone właśnie przeciwsłoneczne, też spełniają swoje funkcje. I po raz kolejny Singularderm, to jest Expert Sun, Urban Sun and Pollution Protection. Mówiłam Wam o nim też już kilkakrotnie. Jeden z najlepszych kremów, który się bardzo szybko wchłania. Należy wstrząsnąć przed użyciem. Tutaj jest w składzie alkohol, ale mnie nie podrażnia. I no właśnie, to jest wybór, zależy od Was, czy ochrona tego, pomimo tych wszystkich gwiazdek, będzie tak dobra jak tego, który jest przetestowany w Europie. Mówię Wam o tym, tylko tutaj po prostu taka różnica. Wszystkie są świetne. Może ktoś zapyta, ale kupiłam też sobie filtry od Inti Skin, ale są w Polsce, czekają na mnie, także na razie jeszcze ich nie testowałam, ale też już się nie mogę doczekać, bo słyszałam na ich temat wiele dobrego. I powiem Wam, że coś w następnej kolejności, czego używanie sprawiło mi ogromną przyjemność, są to kropelki brązujące, o których też był wielki hype na wszelkich social media, i to jest Drunk Elephant Debronzy Anti-Pollution Sunshine Drops. Uważajcie, bo jest kilka rodzajów tych kropelek, niektóre z nich są rozświetlające, a ja mam te debronzy. I można używać ich na wieloraki sposób. Ja uwielbiam mieszać je, tak jak tutaj pokazuję Wam w filmie z podkładem, który już też mi się kończy. No mówię, wszystko mi się kończy, będę musiała kupić nowe opakowanie. Ja go akurat mieszam z Lisa Eldridge, moim ukochanym, którego mam już kolejne opakowanie, i moim zdaniem to, jaki on daje piękny efekt glow na skórze, jest nie do pobicia. Debronzy, świetny. Wiem, że też, jak wspomniałam o nim na Insta, wiele osób mnie pytało, Aga, powiedz coś jeszcze. Naprawdę wygląda pięknie, skóra jest pięknie rozświetlona, super naturalna, nie matowa, ale nie błyszcząca jakoś specjalnie, ale też zwróćcie uwagę, że ja używam kremu z filtrem, które nie powodują efektu kuli dyskotekowej. Oczywiście, kiedy jest bardzo gorące, wiadomo, że człowiek się poci i wtedy trzeba się osuszyć chusteczką i dołożyć inny krem z filtrem, którego zapomniałam Wam tu powiedzieć, mam go w torebce, zaraz muszę go wyjąć. W każdym razie, jest to dość drogi kosmetyk, bo kosztuje chyba 36 funtów, ale tutaj mamy jeszcze, oprócz właśnie tych właściwości brązujących, peptydy, ekstrakt z kakao. Nie spodziewałam się, że mi się tak spodoba. Wiem, też mi pisałyście i oczywiście będę bardzo wdzięczna, jeżeli te osoby jeszcze, bo ja już nie pamiętam, przyznam Wam szczerze, bo wiem, że jest kilka zamienników tańszych tego kosmetyku, które można dostać zarówno w Polsce, jak i na Wyspach, także jeżeli wiecie, to dajcie mi tutaj znać na dole w komentarzach. Jestem pewna, że dużo osób też by się ucieszyło. Nie wiem, czy bym korzystała z tego produktu na zimę, jakoś tak nie wiem, ale teraz wiosną, latem przepięknie mi się sprawdzą. Można go stosować też solo na właśnie skórę, bym powiedziała, opaloną, czyli jesteśmy na wakacjach i chcę dodać sobie takiego pięknego glow, to jest właśnie ten produkt, który
doda ten delikatny błask. Dodatkowo ma jeszcze właśnie właściwości pielęgnacyjne, dlatego fajne. Kolejna rzecz, o której nie miałam okazji Wam w sumie powiedzieć, to tusz do rzęs, którego też używam od ostatniego projektu Tenko, czyli kiedy pokazałam coś, co tam się skończyło. W sumie używam go już kilka miesięcy. Jest to One Size Fantasize Mascara. Ja dostałam go kiedyś w paczce PR, byłam na evencie Sephora, to było dawno temu i miałam ten tusz i nie wiedziałam w sumie, czego się po nim spodziewać. Moim zdaniem robi robotę i co jest najfajniejsze, na początku się idealnie sprawdzał i był bardzo trwały. Teraz już mówię, mam go już chyba otwartego od może 2-3 miesięcy, cały czas go jeszcze jest tutaj w tubce trochę, ale czasami pod koniec dnia, jeżeli na przykład jeszcze potrę oko, to troszeczkę zaczyna się kruszyć. Ale mówię, na początku nic takiego się nie działo i uwielbiam też, jak go się zmywa z rzęs, bo on tworzy tak jak gdyby takie rurki na waszych rzęsach, które potem bardzo łatwo usunąć i kompletnie nie podrażnia oczu. Tak jak mówię, nie robi efektu pandy, nic takiego. Mój teraz zaczął się kruszyć, ale i on już ma swój czas. Tutaj w sumie, zobaczcie, jest napisane 6 miesięcy od momentu otwarcia. Ja go nie otworzyłam 6 miesięcy temu, ale mam go długo. Wiadomo, że im dłużej się ma, to potencjalnie ten produkt w środku za każdym razem, kiedy zamykamy, wiecie, powietrze się tam dostaje i coś tam może się z nim dziać. Ale generalnie jestem bardzo zadowolona i nie wykluczono, że do niego wrócę, bo nie mam dostępu do mojej maskary, którą wcześniej uwielbiałam. Kolejne jeszcze już teraz akcesoriowe gadżety. Pierwszy z nich to okulary, które dostałam na święta czy na urodziny moje w tamtym roku, już nie pamiętam, ale były na mojej wishliście od długiego czasu. Trochę są brudne, bo wczoraj w nich byłam, wybaczcie, muszę trochę tutaj przetrzeć, zanim je nałożę. I są to okulary Celine, które mierzyłam w tamtym roku we Włoszech na pewno, nie wiem, czy kojarzycie w sklepie i uważam, że pasują mi. Mam kilka par okularów, jedne z moich ulubionych, absolutny ulubieniec, to też te okulary Moschino, których mam 3 pary, niestety niedostępne, ale w każdym razie mówię o tych Celine, które są bardzo eleganckie, ciężkie, grube, ale super wygodne, dobrze je się nosi na nosie, nie zsuwają się kompletnie, można też je nałożyć na czole, chociaż nie sugeruje się tego, bo wtedy w tym momencie tutaj te ramionczka się poszerzają i generalnie zaczynają być luźne. Lepiej jest nosić je albo tutaj, ale jeżeli boicie się zgubić, to oczywiście nosimy je w futerale. Ja mam futerał od moich, nie noszę ich w oryginalnym futerale, które one przyszły, z tego względu, że w mojej torebce lepiej się sprawdza ten miękki Celine, który mam po moich innych modelu, który kupiłam kilka lat temu też sobie. Ale muszę Wam powiedzieć, że jakość tych okularów jest, czuć to w ciężarze, w tym jak wyglądają, jak ładnie wyglądają na twarzy, do włosów luźnych, do włosów związanych, no... Duży wydatek, ale polujcie czasami, może na wyprzedażach da się znaleźć. Dużo wiem, też jest ich podrób, także trzeba uważać. Dziewczyna mi jedna wysłała wiadomości z zapytaniem, czy mogłabym mi pomóc potwierdzić ich autentyczność. Niestety tamte nie były. Także uważajcie, ale jeżeli uda Wam się znaleźć oryginalne, to będzie zakup na lata. Klasyk, przepiękny, przepiękny. I coś w kompletnie innej cenowej sprawie, cenowym przedziale, to topy, które odkryłam w Primarku i po prostu to jest game changing i zrobiłam nawet o nich rolkę, także jeżeli chcecie, obserwujecie mnie na Instagramie, to możecie sobie tam zobaczyć, jak na przykład wygląda ich długość, ale w każdym razie mówię o topach, które są primarkową wersją na przykład Uniqlo, które mają wbudowany biustonosz i ja już mam je od też ponad miesiąca, dłużej, od kilku dobrych tygodni regularnie i noszę, regularnie piorę. I co jest najlepsze, że nie trzeba kompletnie mieć biustonosza, czyli macie wolne piersi, które nawet w gorącu cieszą się swoją swobodą. Top jest wykonany z bawełny, oczywiście ta część biustonoszowa nie jest. Ja mam 3 kolory w nich, 2 z nich są super długości, takie, które zakrywają pępek i świetnie wyglądają do jeansów z wysokim stanem, generalnie do ubrań z wysokim stanem. To połączenie jest idealnie w sam raz. W moim przypadku też trzyma moje piersi. Ja mam 70F rozmiar, tak dla referencji. Mam 3 kolory, z tym, że jeden kupiłam chyba w lutym i on był z takiej limitowanej wersji i tamten jest krótszy. A te 2, które mam tutaj są troszeczkę dłuższe. Moim zdaniem to jest po prostu hit. Wiem, że dużo z Was też pobiegło, kupiło. Moje kumpele z pracy też kupiły sobie te topy. Świetne są. No, wkładasz, idziesz
i jesteś wolna. Nie wiem, który jest moim ulubionym i zobaczcie, że je też biorę, suszę w suszarce i nadal czarny jest czarny, a ten zielony to jest taki piękny, szałwiowy kolor. No, po prostu uwielbiam, naprawdę, nie spodziewałam się, one kosztują chyba 8 funtów za sztukę, że coś z Primarka będzie mi tak służyło. Chociaż mam na sobie też lnianą bluzkę z Primarka, którą kupiłam na Carbucie za funtę, ona miała metkę, którą zdjęłam niedawno. Też mam za nim, jest świetna, ma bardzo fajny tył, ale też pokazywałam wam na Instagramie, jak to wygląda. Okej, miało być krótko, zwięźle i na temat, a jak zwykle się rozgadałam. Mam nadzieję, że wam się podobało. Dajcie mi znać. Jeszcze miałam powiedzieć wam o książkach. Ja chyba powinnam nagrać kolejny odcinek z moimi ulubieńcami, kompletnie, wiecie, niekosmetycznymi. Albo nie przedłużać, znaczy nie przedłużać, tylko nie robić to bardziej regularnie, wtedy będę mogła się wygadać. Ale jeżeli poszukujecie fajnych książkowych inspiracji na lato, to też nagrałam film, gdzie pokazuję wam wiele pozycji. W sumie od tamtego czasu przeczytałam jeszcze kilka innych ciekawych książek, ale to będę miała do następnego filmu z tej serii. Może jeszcze w czasie wakacji mi się uda nagrać. Kochani, cieplutko was pozdrawiam, trzymajcie się, do zobaczenia i usłyszenia. Pa!